Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj Krystyna pozna sobie jakiegoś chłopaka. Zobaczycie. Tylko naprawdę trzeba go znaleźć. A może będzie mężaty? A może wolny? Kto to wie? Krystyna wam pokaże, jak to się robi. Będę się odpal. Aha. No i jesteśmy, pani Krystyno. Kogo my tu mamy? Zatrzymaj. A to nastolatek, to nie. Za młodego to ty mi nie będziesz wychodzić. Tutaj ktoś jest, ale jakiś grub, ale jeszcze dorosły jest. Jakiegoś młodego dorosłego. Jest dorosły, ale jakiś już taki w miarę okej. Pokaż mi się. O Boże. O Boże. Chyba nie. A ty? Nawet trochę schudł. No, jesteś dużo lepszy, no, ale takiego grubaska? No, w sumie czemu by nie? No, to tylko na chwilę. Może być. Przywitaj się ładnie. Ale ty głodny jesteś. To o, w kostiumie jeszcze. Spotkaj się z potencjalnym klientem. Co to jest? Aha. Te lekcje jogi zaczynają się za 30 minut. Powiadom instruktora, jeśli chce się wziąć udział. Ojoj. A on jest tym instruktorem? Taki grubasek uczy jogi. No dobra. Opowiedz jakiś dowcip. A co on śmie... A myślę, że to śmierć. To jedzenie śmierci. No, żarty o politykach. Najlepsze tematy na świecie. Zapytaj jak nie, a nie będziemy... Zapytaj jak minął dzień. Nie, poznaj. A ty, to ty byś się nawet przebrała już. Zmień strój. Na codzienny, bo jest zimno. Tutaj latasz w kostium bez cycku w sumie. Mam w sumie cycki jeszcze trochę dorobić. O, jest tu głupkiem. To na pewno na tego na chwilę. No ale dobra. Pokaż zdjęcie. Plotkuj. A mieliśmy do tego instruktora iść. Musiałam z metą jogę. Zajęcia z jogą. Ale z medytuj, to nie. Nie. Nie wiem. Dobra, bo ty jesteś, moja droga, bardzo głodnym człowiekiem. Głoną Karynką. Karynką Krystynką. Dobra, upiecz. Chlebowe ta. No już nie gadaj. Później sobie pogadasz. A, bo tutaj jest ten. Z jogą. Instruktor. Dlatego tutaj nie mogłam dołączyć do lekcji skupienia umysłu.
To takie buty widzę. No dobra, no to już będę wiedziała, gdzie jest. Obiegłaś? Obiegłaś. No to zjedz. Musisz iść do łazienki. Bo łazienki chyba tutaj na dole nie ma. Chyba zepsułam. Dobra, trudno. Ja już musiała iść na górę. W sumie sobie tak naprawdę, że powinnaś iść do domu swojego. Się przespać. Bo ty tutaj, moja droga, nie będziesz mieszkać. Dlatego przyszłaś tylko na chwilę. Dobra, wracaj do domu. Już poznaliśmy takiegoś grubaska i zaprosimy go do domu i tam my go ugościmy. Ugościmy. Mój język!